Ona prosi nas, abyśmy przewrócili modlitwę w rodzinach. Mówi, że nic nie może zjednoczyć rodziny tak, jak wspólna modlitwa. I mówi, że wielka odpowiedzialność spoczywa na rodzicach wobec własnych dzieci, bowiem oni powinni umieścić korzenie wiary w swoich dzieciach, a mogą czynić to jedynie poprzez wspólną modlitwę i wspólne chodzenie na mszę świętą, bowiem dzieci robią tylko to, co widzą w domu. My nie możemy naszym dzieciom mówić o ważności mszy świętej, jeżeli nie widzą, że msza święta jest na pierwszym miejscu dla nas. Nie możemy mówić im o ważności modlitwy, jeżeli nie widzą nas modlących się. Dlatego Matka Boża mówi, że na rodzicach spoczywa wielka odpowiedzialność.